Bajkowisko.pl zaprasza. Dla bajkowiska. Mieczysław Rościszewski. Czapka niewidka. Czyta Agata Gawrońska-Bauman. Pewien młynarz miał trzech synów i córkę. Córkę nadzwyczaj kochał, a synów przeciwnie, wprost nienawidził. Bardzo to martwiło chłopców, którzy często we trzech siedząc gorzko płakali, skarżyli się na los i obmyślali, co by przedsięwziąć i uczynić, żeby choć cokolwiek ulżyć sobie w tym położeniu bez wyjścia. A gdybyśmy mieli czapkę niewidkę, rzekł pewnego razu najstarszy brat, westchnąwszy głęboko. Co byłoby wtedy? Zapytali młodsi. Jak to co? Z taką czapką na głowie można chodzić, gdzie się człowiekowi spodoba, brać co zechce, a nikt go nie zobaczy i nikt podejrzewać nie będzie. Prawda, przytaknęli. Dobrze by było dostać taką czapkę, tylko pytanie, gdzie i w jaki sposób? Ja wiem, że karzełki, które mieszkają w tak zwanych zielonych górach, mają taką czapkę. Ciągnął najstarszy brat z zapałem. Są to ludzie nadzwyczaj ucieszni i zabawni. Ich ulubiona zabawa polega na tym, że podrzucają tę czapkę do góry jak piłkę, wskutek czego stają się albo całkiem niewidzialni dla otoczenia, albo znów wracają na swe dawne miejsca. Otóż trzeba bardzo uważać, kiedy czapka leci do góry, złapać ją, włożyć na głowę i basta. A potem co? Potem sam staniesz się niewidką i od ciebie będzie już zależało, czy zatrzymać czapkę u siebie, czy ją sprzedać. Karzełkom niewiele na tym zależy. Mają oni władzę nad wszystkimi metalami, jakie się tylko znajdują na ziemi, a ponadto znają wszelkie tajemnice i cudowne siły natury. W takim razie zdaje mi się, że nie ma co zwlekać, z radością zawołał średni brat. Idź prędko na zieloną górę i postaraj się schwycić czapkę. Malec posłuchał dobrej rady i nazajutrz wyruszył w drogę. A że do zielonej góry był porządny kawał, dotarł tam dopiero późnym wieczorem. Położył się, żeby odpocząć w tym miejscu na trawie, gdzie zauważył ślady drobniutkich stópek karzełków. Po upływie bardzo niedługiego czasu chłopczyk usłyszał szelest. Zaraz potem pokazała mu się cała zgraja karzełków. Wszyscy oni istotnie wyglądali bardzo wesoło. Biegali, gonili się, robili koziołki i nieustannie podrzucali w górę swoje czerwone, ostro zakończone czapeczki. Jedna z nich przypadkiem upadła tuż przy samych nogach syna młynarza. Mam ją! Zawołał. Już wyciągnął rękę, żeby złapać czapkę, ale karzełek go uprzedził, zwoławszy przy tym resztę kolegów, którzy całą chmarą wpadli na niespodziewanego gościa i zaraz wspólnymi siłami uprowadzili go w podziemie. Tymczasem dwaj pozostali bracia, zaniepokojeni jego długą nieobecnością, wyglądali jeszcze smutniej. Martwiła się także i siostra, która z natury była bardzo dobrą panienką i widząc, jak źle ojciec obchodził się z nimi, często ujmowała się za braćmi. Jeden tylko stary młynarz pozostawał spokojnym jak dawniej, w głębi duszy licząc na to, że syn wcale nie wróci. A czas biegł zwykłym trybem, dni mijały. O malcu zaś, który poszedł zdobywać czapkę niewidkę, dotąd jeszcze nie było żadnych wiadomości. Wiesz co, braciszku? Rzekł pewnego razu drugi syn młynarza do najmłodszego brata. Teraz ja pójdę na zieloną górę, może mi się poszczęści. Jestem mocno przekonany, że nasz najstarszy brat, pochwyciwszy czapkę niewidkę, zapomniał o naszym istnieniu i sam się udał z nią na wędrówkę po świecie. Ale ja tak nie postąpię. Jeżeli zaraz nie wrócę do domu, będzie to znaczyć, że stało się ze mną coś złego. Uścisnąwszy się, bracia rozstali się. Średni poszedł w kierunku zielonej góry, gdzie zdarzyło się z nim dokładnie to samo, co i ze starszym. Najmłodszy zaś daremnie wyglądał jego powrotu do domu. Minął dzień, drugi, trzeci, a o bracie nie było żadnych wiadomości. Wtedy najmłodszy zatęsknił jeszcze bardziej niż przedtem. Nie miał teraz biedny z kim porozmawiać. Nie było z kim pomartwić się wspólnie.
Jego położenie było coraz bardziej przykre i trudne. Już dłużej cierpieć nie mogę, rzekł wreszcie do siostry. Mój ojciec mnie nienawidzi. Dawniej złorzeczył wszystkim nam trzem, a teraz pastwi się tylko nade mną. Pójdę, spróbuję szczęścia na Zielonej Górze, a nuż coś znajdę. Bądź zdrowa, droga siostro, i pamiętaj o mnie. Siostra za nic nie chciała go puścić. Błagała, żeby został, ale on uparł się przy swoim i, żeby uniknąć zbytecznych łez i wymówek, tej samej nocy wyszedł z domu. Rankiem doszedł szczęśliwie do Zielonej Góry, gdzie, odnalazłszy w trawie ślady karzełków, za przykładem obu braci położył się, żeby odpocząć. Ale nie dane mu było odpocząć, gdyż karzełki od razu zjawiły się tam całą zgrają i przystąpiły do swoich codziennych zabaw. Jeden z nich podszedł całkiem blisko i chyba naumyślnie upuścił czapkę. Ale chłopiec nie dał się nabrać i udał, że nic nie widzi. Wtedy karzełek ogarnął go badawczym wzrokiem, podniósł czapkę i oddalił się w milczeniu. Po kilku minutach do nóg chłopczyka znów upadła taka sama czapka. Bardzo chciał ją schwytać, tym bardziej, że było to bardzo łatwe, bo leżała na wyciągnięcie ręki. I tym razem wytrzymał i leżał nieruchomo. Karzełek spojrzał na niego ze zdziwieniem i mrucząc coś pod nosem cichutko, odszedł na bok. W tej samej chwili malec zauważył, że leci na niego tuzin takich samych, ostro zakończonych czapeczek i że jedna z nich spadła mu wprost na ręce. To byłby wstyd i grzech nie skorzystać, rzekł sam do siebie najmłodszy syn młynarza. Śpiesznie pochwycił czapkę i w jednym momencie włożył ją na głowę. Tymczasem karzełki zaczęły strasznie wrzeszczeć, wołając swych towarzyszy, ale gdy ci się zbiegli, to nic zrobić nie mogli. Czapka niewidka zupełnie ukryła chłopca przed ich wzrokiem. Zorientowawszy się w całym tym zajściu, karzełki zaczęły głośno płakać, kłaniały się nisko na wszystkie strony i prosiły niewidzianego gościa, żeby im zwrócił czapkę, obiecując dać za nią wszystko, czego by zażądał od nich. Dobrze, zgadzam się, odezwał się chłopczyk. Przede wszystkim musicie mi powiedzieć, gdzie się znajdują moi bracia. Daleko, w głębi Zielonej Góry, odparł właściciel czapki. Cóż oni tam robią? Służą. Ach, to tak. No to teraz wy mi posłuszcie i zaprowadźcie mnie natychmiast do nich. Karzełki, radę czy nie, musiały go usłuchać. Zmartwione poprowadziły swego nowego pana do otworu góry, gdzie znajdowało się wejście do podziemia. Wszyscy razem zeszli z szerokich schodów, znaleźli się we wspaniałej sali, z której kilkoro drzwi prowadziło do dalszych pokojów. Zbytek, blask i wytworność urządzenia aż biły w oczy, ale chłopiec nie zwracał na nic uwagi. Myślał jedynie o tym, żeby jak najprędzej zobaczyć braci. A gdy ich w końcu przyprowadzono do niego, ledwo się mógł od łez powstrzymać. Spostrzegł, że ogromnie schudli i że są ubrani w paskudne szmaty. Żądam natychmiast dla siebie i dla swoich braci porządnych ubrań, rozkazał chłopiec karłom. I ten rozkaz został przez karły niezwłocznie wykonany. W czasie przebierania się chłopak mocno przytrzymał ręką na głowie czapeczkę, żeby mu nie spadła. Następnie zażądał obiadu złożonego z najwykwintniejszych potraw i drogich napojów. A w czasie obiadu musiała grać muzyka. Po obiedzie trzej bracia zasiedli w szklanej karecie zaprzężonej w prześliczne konie i pojechali oglądać podziemne państwo Zielonej Góry. Ze wszystkim, co tylko było tam godnym zobaczenia. Srebrne lilie, złote słoneczniki i miedziane róże. Po powrocie z wesołej przejażdżki chłopiec ogłosił właścicielowi czapki niewidki swoje nowe wymagania. Żeby mu dano napój z traw leczniczych o właściwościach tłumienia gniewu i rozdrażnienia starego młynarza oraz bogate wiano dla siostry. I po trzecie,
kilka szklanych karet naładowanych srebrem, złotem i klejnotami. Karzełki, widząc, że żądania chytrego malca nie będą miały końca, gotowe były się rozpłakać. Ale on nastraszył ich, powiedziawszy, że w razie najmniejszego oporu z ich strony uda się na powierzchnię ziemi i przywiezie olbrzymią ilość żab, aby skierować je przeciwko nim. Podczas wymowy wyrazu żaba wszystkie karzełki jak jeden mąż padły na kolana i krzyczeć piskliwym głosem zaczęły: oszczędź nas, zmiłuj się nad nami, zrobimy wszystko, co zechcesz, tylko wybaw nas od żab, których lękamy się okropnie. Malec uśmiechnął się. Po raz drugi wymienił swe żądania i karzełki, skłoniwszy mu się nisko, rozeszły się w różne strony, żeby niezwłocznie rozkaz wypełnić. Tymczasem w młynie staremu młynarzowi interesy pogorszyły się ogromnie, gdyż podczas nieobecności synów nie starczało rąk do pracy. Stary ojciec z każdym dniem smucił się i smucił coraz bardziej. Gdy oto pewnego razu, gdy już wyjątkowo ciężko i smutno mu było na duszy, przed młyn zajechało kilka karet. Na koźle każdej z nich siedział maleńki woźnica, a z tyłu lokaj Paluszek. Ten zręcznie zeskoczył na ziemię i śpiesznie drzwiczki otworzył i pomógł wyjść z powozu pięknie ubranemu młodzieńcowi. Co to takiego? Zawołał zdziwiony młynarz. Do mnie nigdy jeszcze nie przyjeżdżali tacy wspaniali goście. Boże, a ile przedmiotów drogocennych przywieźli ze sobą? Dodał, spostrzegłszy, że służba dźwiga do młyna całe pudła różnych skarbów. Witaj, ojczulku najdroższy! Dały się słyszeć znajome głosy trzech zaginionych bez wieści synów. Masz, napij się za nasze zdrowie zamorskiego wina, które przywieźliśmy ci w podarunku. Po tych słowach najstarszy syn podał ojcu złoty kubek, do pełna napełniony zaczarowanym napojem. Nie zdążył młynarz osuszyć kubka, gdy nagle poczuł tak gorącą miłość do wszystkich trzech synów, że porwał ich w swoje objęcia i nie mógł się nimi nacieszyć. Obsypał ich najczulszymi pocałunkami, nadawał im najbardziej pieszczotliwe przezwiska i koniec z końcem tak się roztkliwił, że aż się popłakał. A siostra naszych odważnych młodzieńców, która nigdy nie przestała kochać zarówno braci, jak i starego młynarza, wpadła w nieopisany zachwyt. Ściskała każdego po kolei i oświadczyła głośno, że ten dzień zaliczać będzie do najpiękniejszych i najszczęśliwszych w całym swoim życiu. Koniec. Bajka pochodzi ze źródeł Polony.